Mag podąża tą złotą ścieżką. Zwróć uwagę, że to jest taki złoty most, bardzo cieniutka linia, malutka linia pomiędzy królestwem tego białego i czarnego maga. Złota ścieżka, czyli tej mądrości wyższej, która dodaje mu takich symbolicznych skrzydeł. Ten mak powstał poprzez przemianę i transformację. Tak jak często już o tym mówiłam, z jajeczka poczwarki gąsienicy w motyla, czy odwrotnie, jajeczka gąsienicy, poczwarki w motyla. I on zdaje sobie sprawę z tego, jaką drogę ma za sobą, i zdaje sobie sprawę z tego, że ta ścieżynka jest bardzo wąziutka, że można wpaść w to ciemne lub w to skrajnie świetliste, gdzie, gdzie odrzucamy to ciemne i nie możemy pewnych doświadczeń tutaj na ziemi tak przejść, jak i przejść powinniśmy. Ta karta zawiera w sobie tą symbolikę niebieskiego, czyli tej kreatywności, ponieważ ten prawdziwy mag kreatywnie wykorzystuje wszystkie narzędzia, które stają do jego dyspozycji, ja już te narzędzia jakieś omawiałam, by Kształtować swoje życie, ten świat i wszechświat. I takim najważniejszym narzędziem, które może wykorzystać mag, które nie jest tutaj aż wielce zobrazowane, to są oczywiście myśli, słowa i działania, ale ma jeszcze wiele innych narzędzi, poprzez które może tą swoją misję, nazwijmy to tak, realizować. Tą kartę potrzebowałabym właściwie dwa razy, ponieważ mamy 181, czyli 1, 8 i tutaj ponownie powinno być 1. Czyli w naszym całym przesłaniu ten mag, jego siła i moc jest najważniejsza, bo on pojawia się na początku, ale również i na końcu. Tutaj po raz drugi powinien się pojawić, i jako ostatnia karta naciska na wszystkie. Poprzednie. Mamy ósemkę, czyli balans. to również mówiłam o tym, zachować ten balans, tą równowagę. W spokoju leży Twoja siła, w spokoju leży Twoja mądrość. I ta postać, kobieca postać, która opiera swoje dłonie na tym mieczu i stoi na palcach, utrzymując ten balans. Ta karta również często nazywana jest. Sprawiedliwością, nazywana jest takim sądem, ale w naszym znaczeniu dzisiejszym również najważniejszy jest ten balans, czyli w tym balansie nie popadać ani w jedną skrajność, ani w drugą skrajność, tylko ten złoty środek złota ścieżka, maga transcendentnego. No, ale razem daje nam to 18, czyli cała seria naszych 180 spotkań, Księżyc. I tym zajmiemy się tutaj, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Karta Księżyca i karta Słońca, ponieważ 1, 8 i 1 daje nam 19, czyli 18 plus 1 daje nam 19, czyli Słońce. Karta Księżyca. Omawiałam je już na naszym poprzednim spotkaniu, 180, i tutaj dla mnie najważniejsze jest również, popatrz, ta sinusoida czyli tak jak tracimy ten balans raz w górę, raz w dół ale mimo tego, ten skarabeusz, który niesie słońce, to przejście przez tą bramę do światła, do innego życia, do innego takiego mądrego, świadomego życia. Przechodzimy przez ten Portal, gdzie tych dwóch strażników w postaci Boga Anubisa strzeże tego przejścia z tego, co podświadome, czarne i ciemne. W to nowe świadome wnieść światło w ciemność, czyli ten eremita. I to nie jest przypadek, że karta słońca składa się również to jest dziewiętnaście, czyli jeden i dziewięć, czyli znowu nasz mak i dziewięć eremita. Czyli tak jakby sumować te karty, maga i eremity, to powstaje słońce. Czyli pokonujemy te wszystkie blokady podświadomości, wnosimy to światło w ciemność, rozświetlamy te programy, gdzie byliśmy lustrem dla, dla czegoś, ponieważ księżyc to jest takie symboliczne odbicie cudzego, obcego światła. Tak, jak mówimy, że, że księżyc niby nie ma tego swojego własnego światła, tylko odbija światło słoneczne, to ma troszeczkę inne. I nie, inaczej to wygląda w energii, ale tak ogólnie się przyjęło, dlatego to, ten księżyc jest tym symbolicznym lustrem, lustrem, które odbija to wszystko, co wokół, i możemy również spojrzeć w tą głębię, w to, co tajemnicze, w to, co mokre, w to, gdzie ten żywioł wody króluje, prawda? Czyli emocje. A naszym przesłaniem jest, jak ten skarabeusz, wnieść to światło, to słońce i pokonać to wszystko, co w nas, czyli to wszystko, co negatywne w nas, i stać się słońcem. Karta słońca bardzo dużo złotego koloru, czyli ta mądrość wyższa, ale również tu jest kolor czerwony, jak i na tej karcie. A pamiętasz, co ja kiedyś mówiłam o archaniele Urielu, który poprzez nasze wady, poprzez nasze słabości, nam je pokazuje i przez to możemy je zobaczyć, tego doświadczyć i to przepracować. I oczywiście ten złoty, czyli ten kolor świadomości, tu jest jeszcze mnóstwo innych ukrytych symboli, dzisiaj skupimy się jednak na tym, co najważniejsze. Czyli to słońce, ten rozkwit, te uskrzydlone postacie, ta strona żeńska, ta strona męska połączone razem i kreatywnie zmieniające coś na Ziemi. Wyobraź sobie, jakby to było na Ziemi, gdyby nie było słońca. No ciemno by było, prawda? Bardzo ciemno. I w tym momencie, tak jak cały taki chaos jest na tej tablicy, bo tyle mamy tutaj przesłań, że aż wręcz taki chaos powstaje, to taki chaos jest teraz w energiach wokół nas. Dokładnie taki sam chaos. A my w tym chaosie odnajdujemy to światło odnajdujemy to słońce. Fioletowy kolor transformacji. I ten feniks, o którym mówiłam, który powstaje z popiołów. O symbolice Słońca będziemy jeszcze wiele, wiele razy mówić. Dzisiaj jednak to jest najważniejsze. No, i teraz tutaj, takie przesłania, jako temat naszej 181 ceremonii. Mamy. Tego błazna, którego tygrys strachu kąsa w nogę, a on i tak idzie w pełnej radości, w pełnej świadomości, swoją własną drogą. To jest takie przeskoczenie na inny poziom, na wyższy poziom. Ja tą symbolikę już bardzo dokładnie omawiałam. Nie mam tutaj nic w tym momencie, co jest ważne, co, co wartałoby dodać. Może tylko te, te spirale, to co powiedziałam, że czasami historia lubi się powtarzać i z nową świadomością przechodzimy dalej. Ale w tym momencie jest najważniejsze: ten tygrys, który kąsa go w nogę, to jest również ta podświadomość, a on mimo tego idzie w tym świetle do przodu. Mamy kartę dziesiątka monet czy denarów, czyli bogactwo. Gdy pokonamy te blokady podświadomości, gdy odkryjemy to nasze wewnętrzne światło, to wewnętrzne słońce, to słońce to jest również ta kreatywność, to ciepłe, to piękne, to bezpieczne, to pozytywne, to, to co rozświetla wszystko, jest jednoznaczne z bogactwem. Dlatego również złoto, które mamy tutaj na przykład czy tutaj, było zawsze tym symbolem bogactwa i złoto symbolicznie przyciąga bogactwo. Bogactwo i to tej świadomości, czyli i to materialne i to, i to niematerialne i to materialne. Czyli z tą energią Błazna, z tą energią tego włóki czyja, tego włóczęgi, ale takiego roześmianego, który jest otwarty na wszystko, który w pełnej świadomości idzie z taką radością odkrywania. Odkryjesz również nowe drogi do bogactwa i tego niematerialnego, i tego materialnego. Nasza ulubiona królowa buław. Mogę Ci powiedzieć, że ja jestem. Częściowo tą królową Buław, ale z pewnością również ty w pewnych aspektach Twojego życia, ponieważ Królowa Buław to jest ta postać o tych czerwonych, ognistych włosach, o tej pięknej, słonecznej koronie na głowie, która ma u boku leoparda, który wcześniej był tą czarną panterą, bo królowa Buław pracowała nad sobą. Wiele, wiele, wiele lat. I tutaj takie cień się pojawia, popatrz, bo akurat słońce wychodzi i to jest również symboliczne, że taka pojawia się linia. Dokładnie na tych kartach pojawia się taka linia tutaj ciemne, a tutaj jasne, czyli takie również takie. Dokładnie w tym momencie się pojawia, gdy omawiam tą królową buław, czyli ona również przeszła. To poprzez cały ten cień, ta czarna pantera, prowadziła ją poprzez jej własne cienie podświadomości do odkrycia tej swojej prawdziwej siły i mocy. I pamiętasz, że leopard to jest również ten symbol tej świadomości. Ten leopard jest, zawsze pojawia się w momentach inicjacji, w momentach, gdy przechodzimy przez jakiś super. Życiowy egzamin. A w tym momencie tutaj na Ziemi przechodzimy właśnie przez taki super, super, super życiowy egzamin drogi do wolności, odkrycia swoich talentów, możliwości, nowych dróg do bogactwa z tą energią tego błazna, tego czyja, tego włóczęgi, tego takiego. Mm, Włóczęga w takim, w takim znaczeniu takiego podróżnika, takiego wędrowca, bo wędrujesz tutaj przez różne, różne, różne krajobrazy, raz doliny, raz góry trzeba pokonać, raz jakieś rzeki za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. Raz przechodzisz przez słoneczne, piękne, piękne momenty, a czasami w, idziesz w deszczu, prawda? To jest dla mnie właśnie ten podróżnik, ten taki, który wie, że no teraz świeci słońce, ale za chwilę może zacząć padać, a za chwilę może przyjść burza, a za chwilę, nie wiem, okręt może się rozbić o jakieś skały i wy, wyląduje na tej bezludnej wyspie, i znowu muszę stawić czoła tym niebezpieczeństwu, A ja mimo tego idę do przodu. Tygrys może mnie kąsać, próbowałaś mnie zatrzymać jak chce. Ja i tak idę do przodu cały czas z radością odkrywania tego nowego etapu mojej drogi. Jakie tam jeszcze przeszkody się pojawią, jak je pokonam praktyka czy nie mistrza. Idziemy dalej. Dwunastka to było jako temat naszego spotkania, czyli ten wisielec. No i popatrz, wielu, wielu ludzi w tym momencie jest właśnie takim wisielcem. Czujemy się zawieszeni za nogę, i tak szamotamy się i szarpiemy, bo tutaj takie ograniczenie, takie ograniczenie. No nie można jakoś ruszyć do przodu, bo ciągle coś nowego się pojawia. Ale gdy staniesz się takim wisielcem, zawiśniesz na moment w tej ciszy. I popatrzysz na wszystko z innej perspektywy, głową w dół, to nagle zobaczysz tą całą iluzję, to wszystko takie dziwne. Nagle wychodzi jakaś prawda, i wiesz, że ten czas teraz wielu, wielu ludziom otworzy oczy, bo tak zawisną dokładnie tak zawisną. I to bez względu na to, czy się zdecydują przyjąć znamię, czy się nie zdecydują przyjąć tego znamienia, to wielu ludzi tak zawiśnie w takiej pozycji. I nagle zobaczą: O jej, a to wszystko troszkę inaczej wygląda z tej innej perspektywy. I to jest taki moment, nazwijmy to tak, przed przekroczeniem progu. Czasami trzeba tak zawisnąć żeby zobaczyć, że byliśmy w błędzie, że żyliśmy w jakimś dziwnym świecie, w takiej klapki mieliśmy na oczach. I gdy się tak szarpiemy, 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 a mimo tego nie możemy się uwolnić, i tak w takiej troszeczkę rezygnacji zawiśniemy, to jest tak, jak ja czasami powtarzam: czasami trzeba spaść w dół, żeby odbyć się od dna. I w tej pozycji nagle widząc wszystko z innej perspektywy otwierają się nowe drogi i nowe możliwości. I tutaj nie przez przypadek dzisiaj mamy ten symbol Boga Anubisa, czyli ten, ten klucz, ten krzyż Boga Anubisa. I tutaj również jest ten krzyż. Jakie ma znaczenie? Takie zadanie do wykonania. Poczytaj o tym krzyżu, jakie ma znaczenie i jak może Ci... Pomóc ta symbolika dokładnie w tym momencie. Nie wszystko podaje na tacy. Pewne rzeczy trzeba zgłębić. No to tak pół żartem, pół serio, bo jesteś taką istotą, która zgłębia wszystko bardzo, bardzo dokładnie. Ale niech to będzie taka inspiracja, żeby ten, ten klucz zgłębić po naszym dzisiejszym spotkaniu no i eremita czyli wnieść światło w ciemność, rozświetlić tą ciemność i eremita to jest również samotność, to jest takie troszeczkę powiązane, bo popatrz i mak często jest samotny i ta postać w tym balansie też jest sama na tej karcie. I ten nasz włókczeki też jest sam na tej karcie. I ta królowa buław też właściwie jest sama jako postać ludzka na tej karcie. I ten wisielec, i, i ten eremita, czyli wszyscy są w tej posta w postaci eremity, bo często przez różne rzeczy trzeba przejść właśnie w tym stanie samotności, w tym stanie eremity. eremite.